Jego Godin w Atletico jest legendą. Obrona, którą tworzył, to była prawdziwą twierdzą. Zaczynał jak większość w klubie ze swojego kraju. Chciał podbijać boiska w swym rodzinnym Urugwaju. Może by się udało, gdyby nie ta jedna sprawa. Pewna żółta łódź podwodna za niego aż milion dała. A więc Diego czym prędzej chciał dołączyć do okrętu. Pokład tamtego okrętu to aż pękał od talentu. Villarreal ruszył na głębokie wody, przegrywając tylko widzę z Realem. Tamte zawody zostali wicemistrzem. Był to dla nich sukces wielki. Rok później w Lidze Mistrzów pewni siebie grali gierki. Nawet wyszli z grupy, doszli do ćwierćfinału. Jednak po tych sukcesach klub zaczął słabnąć pomału. Godin się tam wyróżniał, Villarreal sił opadał. Diego wybrał Atletico, twardo grał i nic nie gadał. Piłkarz z charakterem nigdy nie odpuszczał walki. 11. Zawsze czas na trening, nigdy czasu na przechwałki. Kibice Atleti od razu go pokochali. Za lidera defensywy bardzo szybko go uznali. Był wspaniałym kapitanem, autorytet na boisku. Wszyscy ciężko pracowali, dyscyplina jak w mrowisku. 9 lat, 8 pucharów, tyle osiągnął w Madrycie. Do tego miłość kibiców, wielbili go ponad życie. Te wszystkie lata zleciały im jak zaczarowane. Nadszedł ten smutny dzień, to był czas na pożegnanie. Nowy sezon, on zawitał w Mediolanie. W Atletico pożegnanie, a w Interze przywitanie. Bardzo wielkie nadzieje były tam z nim wiązane. Niestety wiek robi swoje, było to ciężkie zadanie. Będzie walczył dalej, czy ponownie zmieni barwy, tego jeszcze nie wiemy. Ale ma charakter twardy, ja mu życzę jednego, żeby przed końcem kariery wzniósł do góry jakiś puchar i dumnie mógł zejść ze sceny.